Hej, witajcie misiaczki w grze Plague Inc. Evolved. Słuchajcie, przede wszystkim szczególne pozdro dla Gimpera, bo to u niego zobaczyłam tą grę. I szczególne podziękowania dla Lorda Martineza za sprezentowanie mi tej gry. Bo gdyby nie on, to pewnie bym jej za szybko nie miała. Jak ktoś nie wie, o co chodzi w grze... Siema, Kaju. Jak ktoś nie wie, o co chodzi w grze, jesteśmy wirusem, bakterią, czy czym tam sobie chcemy. I naszym zadaniem jest podbicie całego świata. Ja na razie mogę być tylko bakterią. Bo jeszcze... Jeszcze mi się nie zdarzyło grać na poziomie wyższym niż normalny. Myślę, że na razie sobie pociśniemy na poziomie łatwym bakterią. Ale coś sobie odblokowaliśmy, odblokowaliśmy sobie jakiś gen. Bonus w suchym środowisku, no dobra. Chciałam sobie troszeczkę tego podblokowywać, więc... ściszyć troszkę grę, oczywiście. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dajcie mi moment. Dobra. Ogólnie dzisiaj są z nami minetki, które mi dzisiaj przyszły, no plus moja, ta czyli Isaacowa ja. Dobra, czyli mamy swój gen, możemy kontynuować. Zagramy sobie na poziomie łatwym. I ja sobie wzięłam za zadanie zaradzać ludzi mózgiem, znaczy mózgiem dokładnie. Także cóż, myślę, że będziemy po prostu jechać i dalej ludzi mózgiem zarażać. Naszym zadaniem jest wybranie teraz lokacji startowej. Ja się zastanawiam, czy Polska jest krajem suchym. Jakie uwielbiam, jak porąbią mi się przyciski. Ogólnie moment, kiedy wygrałam, był to moment... Oczywiście, że Polska jest wilgotnym krajem. Brawo kina! No, także nie, ogólnie spoko. Także no, cóż. Już wam daję jeszcze trochę ciszej grę. Jak widzicie, mózg się rozprzestrzenia, roznosi się z osoby na osobę. W Polsce rozwija się gwałtownie, zarazę kontrolujesz pośrednio poprzez ewoluowanie jej. Tak, zbieramy punkty DNA. Rozbija ja mangi, to wiadomo. Słuchajcie, teraz tak. To co... Data rozpoczęcia widzimy, lokacja, to są jakieś takie, wiecie... dane. Możemy rozbudowywać swojego wirusa kamikazji, bo mi się źle kliknęło. Poprzez zwierzęta gospodarcze, poprzez szczury, poprzez ptaki, poprzez owady, poprzez krew, poprzez wodę, poprzez powietrze. Możemy sprawić, że będą mieć różne objawy, wysypkę, tam z płucami, z żołądkiem, jakieś takie bezsenność, torbiele i choroby krwi. Plus umiejętności, czyli odporność na leki, później mamy tutaj odporność na... Znaczy ogólnie to, co nam zwalnia badania. Jeszcze wam grę ściszyć? No dobra, idziemy na 50%. Odporność na zimno, odporność na ciepło i ogólnie odporność bakteryjna. I od razu mówię... Europa przez 3 miesiące. Wartość 73. Tak, od razu powiem osobom, które pytają się, jak zrobiłam grę po polsku. Po prostu jest w opcjach.
jeżeli kupujecie gry na Steamie, przynajmniej u mnie tak było, że ja miałam w opcjach wybór języka polskiego, ona jest przetłumaczona bodajże w 97%. Także tego. Jeszcze mnie zagłuszono, to macie 24%. Dobra. Blogerzy żądają strony. Come on. Niektóre z tych informacji są przydatne, niektóre trochę mniej. Dobra, myślę, że sobie zaczniemy od rozprzestrzeniania się. Przez zwierzęta gospodarcze, bo Polska jest za dupią. Wydać punkty DNA, by ewoluować, spoko. Możemy sobie przyspieszyć, powiedzmy, czas mamy jak w Simsach. Zaplanuj swoją strategię, tak. Powiem wam tak, grałam chyba 3 razy i tylko raz mi się udało. Więc to nie jest takie jakieś bardzo, bardzo proste. Myślę, że sobie dalej pociśniemy, powiedzmy, niech się przez owady rozwija. Bo to nam się przyda. Jeszcze 4 punkty DNA, na razie nic innego nie damy. No i tak naprawdę początek jest dość, no, że tak powiem, no, długo trwa, tak? Ale zarażają nam się kolejne państwa, jak widzicie. Weźmy sobie... A poczekam, walnę sobie przez powietrze. Mózg zaraził już 1000 osób w Polsce. Jest szansa, że ludzie będą myśleć. A, jak widzicie, są samoloty, później będą też statki. Znaczy statki w sumie są już. Czemu mi słuchawki pierdzą? Słuchawki ogar. Jakbym chciał przez ptaszka, ptaszek za 15 punktów, dobra. Były za 16. Mózg zmutował i rozwinął objawek kaszel bez użycia punktów DNA. To jest spoko, natomiast na początku jest to dość problematyczne, bo czym więcej choroba ma objawów, tym szybciej zaczynają próbować lekarstwo na nią wynaleźć. Ale póki co nam to nie grozi. Jeszcze 3. Dobra. Cyk. Weźmiemy sobie przez ptaszki. I trzeba będzie zacząć się, może tak powiem, obronnie teraz nastawiać. Tsunami uderza w Filipiny, ale to nam, że tak powiem, niewiele w tym momencie daje. No właśnie chcę teraz lecieć, znaczy może tak, w odporność na... O, zarażamy Amerykę. Skandynawię. Właśnie moim planem aktualnie jest rozwinięcie tak naprawdę tego drzewka, które nam się tutaj zrobi. 11 punktów potrzebujemy, żeby rozbudować odporność na leki, bo to się bardzo przydaje z tego, co zauważam. W ten sposób, że tak powiem, grę ukończyłam. Teraz mamy za 8, dobra. Mózg zaraża więcej ludzi na świecie niż wirów HIV. Jest to choroba niesłychanie zaraźliwa. Czy nie wiem, czy nagram z tego randomową kinę. Myślę, że raczej live'y z tego będą lepsze, bo mam możliwość w jakiś tam sposób pogadania z wami. Jak już wam, że tak powiem, to raz wyjaśnię, to myślę, że później jakoś to pójdzie. I to nam jest za 19, no dobra. Czy podobno gra też jest na komórkę? Nie wiem, jak to działa. Fuck! Jak jest tu za dupie nam się z tamtego wału. Nie chciałam wchodzić w Indię. Dobra, mam 27. Jeszcze na szybko kliknijmy w to.
idziemy w obronę i myślę, że możemy iść w rozprzestrzenianie w zimnie. Jak widzicie, Rosja nam się tutaj dość ładnie zajmuje wirusem. Aha, Ukraina pierwszy kraj, który polecił pracę nad lekarstwem. Ale że Ukraina jest krajem biednym, to mamy szansę. Mózg został umieszczony na liście chorób obserwowanej WHO, nie wiem co to jest WHO. Mimo niewielkiego niebezpieczeństwa ostrzeżono rządy, że może pojawić się bardziej śmiercionośny szczep. Do czego również będziemy zmierzać. Ale na razie będziemy ładować w wszelkiego rodzaju odporność 29. Jak widzicie, świat ma 3%, 4% i w tym momencie powinno to spaść. Funkcja tak rozbijania buteleczek. I w ten sposób też, że tak powiem, badania wolniej idą, jeżeli odpowiednio... Aha, dzięki. Światowa Organizacja Zdrowia, całkiem spoko. Myślę, że moglibyśmy powoli iść. Albo w śmiertelność. Mogę już zwłóknienie płuc, nie mogę. Ale możemy się, nie możemy się. 16 punktów. Dobra, pójdziemy w rozprzestrzenianie się w klimacie cieplejszym. Niech to mi się tutaj ładnie rozwija i 28, 27. Myślę, że poczekamy na 27 i... Aha, dobra. Robimy mały stop. Trochę wam tutaj zasłonię część mapki, ale... No cóż. Przynajmniej widzicie, ile mamy procent badań. A, możemy sobie puścić, powiedzmy, że na normalnym tempie. Zaczyna nam się zarażać Afryka, a my sobie idziemy w rozwijanie naszego wirusa pod względem DNA. I teraz zbieramy 32 punkty. Czy możemy sobie na przykład kliknąć i wtedy widzimy, że zostało 1 lat plus procent dni do ukończenia. Jak widzicie, jest 40% osób zarażonych na świecie. W sumie można by też było pocisnąć w rozprzestrzenianie się przez wodę. Tak ten live będzie na YouTubach. Ja myślę, że będziemy jechać na tej podstawowej szybkości, bo mnie wtedy jest łatwiej czytać i klikać rzeczory na ekranie. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Martwych jeszcze nie ma, bo jeszcze, że tak powiem, objawów nie mamy. Czekam, aż sobie odblokuję tą trzecią, że tak powiem... Tu za 39 punktów to trzecie rozwinięcie się wirusa i wtedy może pocisnę w trochę objawy, żeby był bardziej śmiertelny. Co prawda na razie poziom badań dupy nie rwie, ale ten, siemanko misterku. No rozmnaża się całkiem nieźle. Tylko jeszcze tutaj musimy przeszarżować, ale dobra, możemy sobie wziąć trzecią generację wirusa. I teraz lecimy w... Ja. Poczekamy do 28 punktów, niech będzie niewydolność wielonarządowa. Genom mózgu został całkowicie sekwencjonowany przez naukowców. Twierdzą, że przełom przyspieszy opracowanie lekarstwa, co mi się nie podoba. Myślę, że jak teraz popracujemy nad śmiertelnością, to będzie dobrze. Dobra. Mózg rozwala ich.
to jest spoko i... Przecież sobie pójdziemy w... Tak. Teraz potrzebujemy 6 punktów i ludzie będą mniej skorzy do badań, co też jest fajną sprawą. No, z Polski dużo osób spierdziela, to fakt. Ile im zostało czasu? Niecały rok. No ale w sumie jest... My całkiem nieźle się tutaj rozmnażamy pod względem zarazy. Ja tam im 16 było trzeba, tak? Dobra. I możemy kolejny. Zaczniemy być. O, jak widzicie, już zaczynamy zabijać. Mózg mutował i rozwinął objawy gorączka bez użycia punktów DNA. Dziękujemy bardzo. Badania lekarzy z tego świata są skupione na rozwoju, co mi się nie podoba. Ile my teraz mamy na... Możemy sobie na przykład... Albo pójdziemy na patogen. 30 punktów. Myślę, że poczekamy na 30 punktów. Weźmiemy sobie uodpornienie genetyczne 2. Później już będziemy szli w... badania zaczynamy zwalniać, co mnie bardzo cieszy. Jak widzicie, ilość martwych jest już zarąbista. Możemy sobie spojrzeć dla statystyki światowe. Zabiliśmy już 20% procent populacji. 63 jest zarażone, tylko 15 jest zdrowe. Sobie jeszcze to porozmnażać. Tylko przez co? Może przez ptasiory kolejne. Albo coś w objawach pociśniemy. O, za 8 punktów możemy iść w drgawki. Myślę, że całkiem spoko opcja. Martwi mnie, że Afryka jest tak mało zarażona. Coś trzeba będzie pokombinować. Ile mam w umiejętnościach? To już mogę. Teraz za 17 punktów. O! Odpadła nam Finlandia z badań. Bardzo mnie to cieszy. Jak widzicie, już zdecydowanie mniej samolotów i statków podróżuje po świecie. 49% badań. Za ile mamy trzecie? Za 20. W ogóle czekajcie, możemy sobie zerknąć na... Tak, jest tu gorąco, wiejski kraj i biedny kraj, więc... Ile za 17? No, myślę, że sobie zwierzęta gospodarcze niech nas ten tagują. Lekarstwo na mózg w 50% kompletne. Rosja już prawie padła, Polska to samo. Właśnie przecież jeszcze szczurki nam zostały. Za ile są szczurki? Za 16? Za 16, dobra. Gra nam tutaj troszeczkę już spowalnia tempo, więc sobie damy drugi poziom. Jak widzicie, niewiele ludzi... Ogólnie na świecie jeszcze jest w stanie coś zdziałać. Nie, to jest Polska. A, Polska nie żyje. O. Mózg samoistnie paraliżuje ludzi. Martwi mnie to wolne zarażenie w Afryce i... Dobra, lecimy z trzecim. Naukowcy są mniej wydajni, bo są zmęczeni, bardzo mnie to cieszy.
Lord, dostałeś pozdrowienia na samym początku, ale pozdrowię cię jeszcze raz, dzięki za grę. Weźmy punkciory DNA. No jeszcze jeden. Coś czekajcie teraz. Miejski. Kurde, miejskie nas mało interesuje. Ma umiejętność jakby na ciepło. Kuźwa, 33 punkty. No i teraz nie wiem, czy czekać na zmniejszenie odporności na ciepło, czy... Co tu zrobić? Komary co nam dają? W gorącym klimacie za 20... Dobra, to czekamy na komary. No już Afryka nam się tutaj zaczyna ładnie roztętegowywać, także... Nie, ja na początku popełniałam jeden podstawowy błąd. Ja bardzo rozwijam rozprzestrzenianie, a nie szłam tak bardzo w to drzewko. Myślę, że rozbudowanie tego drzewka na początek to jest jakaś podstawa. W sumie możemy deewoluować to, no. Punktów, 26, no jeszcze jeden. Dawaj mnie DNA. Dawaj mnie punkt DNA. Mózg mutował, nadwrażliwość, spoko. Że ta cholerna Afryka tak walczy, no. Bakteria, wirus jeszcze nie ma odblokowanego. Natomiast myślę, że sobie, jeżeli teraz nam się uda, to sobie wskoczymy na... na... Madagaskar. Losą napięcia społeczne, spoko. Mamy 2 lata do ukończenia badań, więc nie jest źle. 10% osób, ale zobaczcie, zarażonych praktycznie, wiecie, ten minimum. Teraz by wypadało, no kurde, najlepiej uzbierać na te 33 punkty, ale zanim ja to uzbieram, to mnie szlak trafi. Widzę, że mi zarażeni. No może jest szansa, że ci się tutaj przeniosą, no. Przez co się mogę porozmnażajmy się może przez szczury. 17 punktów. No możemy to przerżnąć przez tę głupią Afrykę. No właśnie, mogę deewoluować objawy zabijające. Czy ja coś właśnie władowałam punkty? Oczywiście, że tak.
Co my tutaj mamy? Dewoluj i... No nie wiem, czy iść w szczury, czy iść w co iść. Znaczy rejony miejskie. Martwi mnie ta środkowa Afryka, no. Będzie kapa chyba. Ale woda i powietrze to mam tutaj, to są bardziej kwestie zarażenia. Wilgotne środowisko. W suchych, to by trzeba było iść w powietrze. Teraz zerknij sobie na moją stronę, fucku, tu się dowiesz. Rosja tu umarła. I przez głupią Afrykę zejdziemy, no nie. Mózg. Dupę sobie wstać te drgawki. Dobra, to zwiększy zaraźliwość. Będzie w zimnym klimacie, to będą interery. Znowu w coś sobie punkty przez przypadek damy. Ja tego nienawidzę. Dawajcie, no. Come on. Afryko, no nie zawiedź mnie. Ja po prostu kliknam, żeby to przeczytać, ale co tam. Co za gówniany kontynent! No, potrzebuję 16 punktów, no. No weź, bo mi przeszkadzasz tu. Próbuję wymordować świat mózgiem. Co, czekajcie, kliknijmy sobie tutaj. Nie no, gorący kraj, wiejski i biedny. No ebola wygrywa z mózgiem. Kuźwa, wynajdą mi lekarstwo. No nie, pieprzona Afryka! A już mówiłam, że jak to wygramy, to sobie przejdziemy na poziom normalny. Chuja. Tak, zaraz będzie się pauza, bo już zaraz znajdą lekarstwo. Że ja badam dupa. Ech.
Jeszcze będziemy walczyć. Nie poddajemy się, come on. Wynaleźli mi lekarstwo. Kropa, idź stąd. Na całym świecie cały świat nie żyje, kurwa. Pieprzona Afryka. 10% głupich ludzi. Wiedziałem, że debile zawsze przetrwają. Dobra, widzimy się za 3 minutki. Dobra, misiaczki, wracamy. Jeszcze raz. Bakteria. Gen ustawiony. Poziom łatwy. Lecimy z mózgiem do Afryki. Lecimy do tych ciulików. I zarażać cię, cholery jedna. Pierwszy padniecie. No przerwa 3-minutowa, no trwała 3 minuty. Nie wiem, jak może być szybka przerwa 3-minutowa, ale spoko. Nie zamierzam się pojawić na Orange, coś tam. No, wtedy co wygrałam, zaczynałam w Rosji, to fakt, ale dostaliśmy bonus do krajów ciepłych. A już dostaliśmy jakieś objawy? Nie, na razie nie mamy objawów. Pójdziemy sobie w rozprzestrzenianie. Zaczniemy od komarów.
Znaczy ja nie widzę sensu iść, znaczy dawania punktów w odporność w momencie, kiedy no tak naprawdę, żeby oni zaczęli w ogóle pracować nad opracowywaniem leku, to trzeba zarażać. Jednak zarażanie w tej grze jest podstawą. Dobra, zaczyna się rozprzestrzeniać coraz szybciej. Bardzo dobrze. Tylko mi pozwól, że nie przeczytam twojej super rady, bo wolę, wiesz, dojść do tego sama. Dobra, Afryka nam się ładnie zaczyna zarażać. To są miejskie. Chodźmy w ptaki. Chcemy na razie objawów. Spoko, naszym kolejnym punktem będzie w krew i w wodę. Natomiast woda nam da rozprzestrzenianie się na obszarach. Czekaj to. To mnie kurwa znowu ściga. A T-Mobile może się gonić w tym momencie, bo mam live'a. Czekajcie, co my tutaj mamy? Zwiększa zaraźliwość, zwłaszcza w biednych. O! A woda? Poprzez drogę morską i w wilgotnym środowisku. Więc zaczniemy od krwi. Oczywiście, że się mszcza. Gdzie jest środa? Czekajcie moment. To wyczytajcie newsy, bo ja się muszę skupiać na czacie, a nie na czytaniu newsów. Geniusz Krab, jak widać, nie taki geniusz, zerknij pod live'a. Nie chcemy nudności.
powoli zarażają. Nie jest źle. Dobra, idziemy w zaraźliwość przez wodę. Jeszcze nie zaczynają pracować nad lekarstwem, a prawie cała Afryka już jest nasza, więc nie jest źle. Nie, zarażamy ludzi mózgiem. Chociaż raz. Żeby się rozprzestrzeniało w świecie, zarażamy przez szczury i na razie rozprzestrzenianie sobie stopujemy. Natomiast będziemy zaraz szli w odporność na różne rzeczory, żeby nam badania nie ruszyły. Indie obchodzą... O! Święto miłości, więc czy my mamy zarażenie przez krew? Mamy. Ruchajcie się tam dowoli, wymieniajcie ze sobą wszystkie płyny, krwie i tak dalej. Ja mam mózg, więc ja się nie zarażę. Ale ty nie chcesz tego kaszlu mózgu póki co. Dobra, jeszcze nie pracuję nad lekiem, więc spoko. Oj, minister, ja wczoraj też rozniosłam wszystko. Kurwa, fakt faktem trzeba czytać newsy, żeby to wszystko zarobić, ogarnąć. A niestety na live wolę się skupiać na czytaniu czatu. Rozumiemy sobie to od razu. Ale zobaczcie, już tutaj nam się ładnie zaczyna... O! Zaraża więcej niż przeziębienie, jest okej. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie chorzy. Objawy nam się nie rozwijają, nie. Nie chcemy sobie mieć rozprzestrzenianie się. Idziemy sobie w to, w to. I możemy zacząć myśleć nad zabijaniem ludzi. Ludności. Spoko. Dobra. To teraz sobie polecimy w objawy. Cyk, cyk, cyk. To jest za 8. Chociaż może fakt faktem trochę za wcześnie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Afrykę zabije na pewno! Nie chodzą na badania i możemy coś sobie z rozprzestrzeniania pierdyknąć. Za 25 punktów drugie ptaszki. Dobra, zanim te badania gdzieś tam dojdą, Erik jest biedny. Ograniczyć. O, to mi się nie podoba. Rosja zaczyna się zarażać, jest okej. A zmutujmy sobie jeszcze bardziej, niech badania sobie troszeczkę postoją. Obrzęk płuc.
Nie, w Polsce już mamy 40. No, rośnie, dobra, jest okej. No, długo za to się cały czas pływa zarażone, więc spoko. Biegunkę też, że tak powiem, przeżyjemy. Charles, ortografia, proszę. W Polsce już praktycznie wszyscy są zarażeni, zaczyna zabijać, jest okej. Dobra. Chyba, że... Tak, nie potrzebuję więcej czasu na opracowanie lekarstwa. My sobie powoli zaczynamy zabijać. Się powoli nam rozmnaża, całkowicie przełom przyspieszy, to mi się nie podoba. Fuck! No ale zarażonych mamy bardzo dużo, jakby nie patrzeć. Dobra, torbiele, spoko. Ile nam potrzeba do odporności na zimno? 15 punktów. No to polecimy, bo rzeczywiście ta Grenlandia, coś mi tu mało się zaraża. Okej, Turcja nam odpada. Cóż nie, Grenland jest tak jakoś tak w miarę zaraża, ale no dupy to nie robię. Znowu 66% w lekarstwach, to mi się nie podoba. Za mało morderczy jesteśmy, to jest minus. Ja myślę, że pójdę w powstrzymywanie badań za 33 punkty, a Grenlandia jakoś się może sama załatwi. Tak ten live będzie na YouTube. Jakbym wyglądał w ogólnych statystykach. Mam bardzo małą zabijalność, ale zaraża mnie idzie dobrze. Martwi mnie niskie zabijanie i 50% kompletnego lekarstwa. Nie wiem, czy znowu czegoś nie spierdzieliłam. Albo może stać się nie do zatrzymania oby. Mnie to martwi. Badania zaczynają zwalniać. Ile nam zostało? 94 dni do końca, możemy się nie wyrobić. Co mogę wziąć, żeby zabijało?
44 punkty w nich. O Jezus. Dobra, przyspieszmy sobie to. Za bardzo poszłam w rozprzestrzenianie się choroby. Zdecydowanie zbyt mało poszłam w ten... w zabijanie, no fuck! Trzeba znaleźć złoty środek w tej grze. No, wynaleźli lekarstwo i znowu jesteśmy w dupie. Fuck! Dobra, jeszcze raz, jeszcze jedno podejście. Jako deewolucja, no daje nam po 2 punkty na każdym tym, więc... Czemu ja nie wziąłem tego jeszcze raz? O Boże, jestem głupio. Zaczniemy od Rosji, bo ja lubię zaczynać od Rosji. Rosja jest dobrym krajem, żeby zacząć. Nie wiem, na czym polega tryb wieloosobowy, mam tą grę od wczoraj. Nie, no, zabija mnie nieczytanie informacji. No. Ale cóż. Mogę zdychać na live'ie. Najwyżej się poza live'em porozwijam. Idę w umiejętności. W sumie mogą iść... Dobra. Możemy się porozwijać w Rosji. Są raczej tereny wiejskie. Przeczytajmy w ogóle, co my mamy o Rosji. Zimny, wilgotny i wiejski kraj. Ile nam potrzeba, żeby się porozwijać w zimnie? 8 punktów, dobra. Zaraz sobie może w ptactwo skoczymy. Futrzak nie pije mi z kubka, tylko futrzak pije ze swojego kubka. My jako ty mamy swój specjalny kubek. One nie piją wody z misek. One gardzą miskami, one piją tylko z kubka. Zarażanie przez komary, to nam się może też inne kraje pozarażają. Pójdźmy tak.
Ale nie mogę iść w zabijanie w momencie, kiedy mam jeszcze tyle rzeczy niezarażonych. Tyle krajów. Ta Afryka pierdzielona, ich trzeba będzie pozarażać. Rozprzestrzeniać przez krew cyk. Dobra, wysypka ich nie pozabija. Weźmy sobie rozprzestrzenianie teraz przez szczury. Gdyż sobie każde rozprzestrzenianie roztentagujemy i później polecimy w hamowanie badań. Dobra. I teraz będziemy się w umiejętności od 15 punktów. Zawsze byłam zła i zawsze chciałam mordować. Mam sobie odporność na leki i skoro mogę, to od razu tak. Dobra, Korea, zaczynam pracować nad lekarstwem. Musimy jakoś to szybciej w Afryce roztentegować. Zróbmy to tak. Widzicie, Afryka znowu się po prostu guzdrze. Dobra. Idziemy w drugie komary. Dobra, jako że się zarażamy dość szybko, lecimy z objawami. Teraz 31 punktów i możemy zacząć zabijać. Most mutował w obrzęk, bardzo mnie to cieszy. Lecimy jeszcze sobie w to polecimy, to im zwolni to badania. Dobra, wszyscy są zainfekowani. Wiecie co, zrobimy sobie teraz rozprzestrzenianie sobie. Deewoluujemy. Jak za 8 punktów w drgawki, to idźmy w drgawki. Teraz nie wiem, w co iść.
ile my mamy? 26 punktów. A słuchajcie, lekarstwo mam w 50% kompletne i... Ewoluuj. Sy punktów to nie daj. Kurde, no co by sobie deewoluować tutaj? Kurwa, nie! Fucking shit! Po prostu uwielbiam to. Deewoluuj. To tak naprawdę też mogę deewoluować 20. Ja pierdolę, aż bym to spieprzyła. Znowu przerżniemy, nie! No czym mam zabijać? Czym? Nie mam ich czym zabijać. Dobra, deewolujemy wszystko. Deewoluj, deewoluj. Deewoluj. Już mam w dupie rozprzestrzeniania. Chociaż tak nam to niewiele da. Punktów DNA. Trudniej do wyleczenia. Kurde, no. Devil. Kurde, no. Co ja jeszcze mogę deewoluować? Dobra, ryzyk fizyk. 34? Skąd ja ci to kurwa wezmę? 30. No zobaczymy. 95% i 100%, dobra. Kolejna porażka. No cóż. Jak widać, mój dzisiejszy geniusz zła nie jest geniuszem zła. Myślę, że gra jest ciekawa, jeżeli będziecie chcieli więcej, to się jej więcej na live'ach pojawi. Ja w międzyczasie postaram się doogarniać, w co najlepiej tutaj kombinować, bo szczerze nie wiem. Na ten moment dzięki wam, że byliście. Myślę, że ten live się jutro pojawi na YouTubach. Możliwe, że około 20 czy coś będzie się pojawiał, też będzie live z Isaaca. Dodatkowo był o 17 filmik z Aliena, także jak chcecie, to możecie sobie iść zobaczyć. Dobra, to widzimy się w kolejnym live'ie. Na kolejnym live'ie. Cześć.